Pokażę Wam, jak udowodnić, że funkcja jest różnowartościowa. Zanim to zrobicie, pamiętajcie o tym, żeby wyznaczyć dziedzinę naszej funkcji. Dziedziną tutaj jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus trójki. Dlaczego? No nie możemy wstawić minus trójki, bo wtedy wyzeruje nam się mianownik. A teraz, jaka jest definicja? Bo będziemy wykazywać z definicji, że funkcja jest różnowartościowa. O co chodzi? Jeżeli mamy wykres naszej funkcji, narysuję dwa przykłady. 1 i drugi. Mamy tutaj funkcję. Ta pierwsza nie jest różnowartościowa. Dlaczego? Bo jak popatrzycie na przykład tutaj, to dla dwóch różnych argumentów, czyli tu mamy jakieś x1, tutaj mamy x2, i ten x1 nie jest taki sam jak x2, czyli dla dwóch różnych argumentów wartość funkcji jest taka sama. Czyli zobaczcie, była taka sytuacja, że x1 było różne od x2, ale wartość funkcji w x1 była równa wartości funkcji w x2. To znaczy, że funkcja nie jest różnowartościowa. Natomiast tutaj jakbyście zobaczyli, to nie było takiej sytuacji, żebyśmy wzięli dwa różne argumenty, a wartość żeby była taka sama. I teraz tak. Jeżeli macie taką funkcję i chcecie pokazać, udowodnić, że ona nie jest różnowartościowa, to wystarczy, że wskażecie, w których punktach, gdzie mieliśmy dwa różne argumenty, wartość funkcji była taka sama. Na przykład, gdybym chciała udowodnić Wam, że funkcja x² nie jest różnowartościowa, to bym powiedziała, że przecież dla minus 1 i dla 1 przyjmuje tę samą wartość równą 1. Natomiast trudniej jest udowodnić, że funkcja jest różnowartościowa. Będziemy zajmować się tym w dzisiejszym odcinku. To teraz, co będziemy chcieli udowodnić? Że dla każdego dwóch punktów należących do dziedziny, takich, że x1 jest różne od x2, z tego wynika, że f od x1 jest różne od f od x2. Ale tak by się dowodzenie by szło trudniej, więc łatwiej będzie, że dla dwóch punktów x1 i x2 należących do dziedziny, takich, że x1 minus x2 jest różne od 0, czyli przerzuciłam to na lewą stronę, wynika z tego, że f od x1 minus f od x2 jest różne od 0. I teraz tak, to będziemy zakładać, czyli to zakładamy, a to chcemy. Chcemy, żeby tak było. I teraz zobaczcie, jak zadziała to w pierwszym przykładzie. Czyli co bierzemy? Czyli ustalmy jakieś dwa punkty, które x1 i x2, które należą do dziedziny, czyli do zbioru liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus trójki, takie, że x1 jest różne od x2, czyli po prostu mogłam napisać, że x1 minus x2 jest różne od 0. I teraz sprawdzamy, czy f od x1 minus f od x2 też jest różne od 0. Czyli chcemy, żeby tak było. Czyli chcemy, żeby to było różne od 0. Co to jest f od x1? W miejsce x-a wstawiam x1 minus f od x2, czyli w miejsce x-a wstawiam x2. I teraz tak od razu to nie widać, że to jest różne od 0. To próbuję zrobić to, co potrafię. A potrafię, jak mam dwa ułamki, odjąć te ułamki. Tylko musimy mieć wspólny mianownik. Wspólny mianownik, czyli pierwszy ułamek, muszę pomnożyć przez x2 plus 3 i przez to też podzielić, czyli będzie x1 plus 3 razy x2 plus 3. Odjąć. I drugi ułamek, licznik i mianownik, mnożymy przez x1 plus 3. I też dzielimy przez x1 plus 3. I teraz mamy już wspólne mianowniki. Teraz troszkę rachunków, bo będziemy sprowadzać wszystko do wspólnego, mamy już wspólny mianownik, założymy to na jedną kreskę. Tutaj musimy pomnożyć każdy z każdym, czyli 6x2 plus 18 minus x1 razy x2 minus 3x1. Teraz tak, napiszę tutaj minus, i w nawiasie napiszę to, co tutaj mi wyjdzie z tego mnożenia. 6x1 plus 18 minus x1 x2 minus 3x2. To wszystko przez
I mianownika nie mnożę x1 plus 3, tylko przepisuję x2 plus 3. Na górze będziemy chcieli zrobić porządek. I zobaczcie, tutaj mamy odejmowanie. Zobaczymy, co nam się poskraca. 18 i 18 się skraca. Minus x1, x2, a tu będzie plus x1, x2. To nam się skraca. I teraz zobaczmy, ile mamy x1. Mamy minus 3x1, minus 6x1, czyli jest minus 9x1. 6x2 plus 3x2 to jest plus 9x2. Przez x1 plus 3 razy x2 plus 3. Teraz zobaczcie. My chcemy pokazać, że to jest różne od zera. Zobaczmy, z czego będziemy chcieli skorzystać. Z tego, że założyliśmy, że x1 minus x2 jest różne od zera. To już jesteśmy bardzo blisko. Wyciągnijmy minus 9 przed nawias. Wtedy zostaje nam tu x1 minus x2. A na dole x1 plus 3 razy x2 plus 3. I teraz zobaczcie, że to, co jest na dole, jest na pewno różne od zera. Dlaczego? Bo x1 i x2 należą do dziedziny, czyli nie są minus trójką. Natomiast to, co na górze, no mamy minus dziewiątkę, która jest różna od zera, oraz x1 minus x2 z założenia to jest różne od zera, czyli cały ułamek jest różny od zera. Stąd wynika, że funkcja jest funkcja różnowartościowa. Bo pokazaliśmy, że dla x1 różnego od x2 wartość funkcji w x1 minus wartość funkcji w x2 jest różna od zera, czyli na pewno wartość funkcji w x1 jest różna od wartości funkcji w x2. Funkcja zatem jest różnowartościowa. Sprawdźmy teraz, jak udowodnić, że taka funkcja jest różnowartościowa. Tak jak powiedziałam, zawsze zaczynacie od dziedziny. Jakie musimy tutaj dać założenie? Oczywiście x1 plus x plus 1 musi być większe bądź równe od zera. Czyli x większe bądź równe od minus 1. Nasza dziedzina to zbiór przedział od minus 1 do plus nieskończoności. Ok? To teraz zakładamy, że bierzemy x1 i x2 z tej dziedziny. Należy do przedziału od minus 1 do plus nieskończoności. Takie, że x1 jest różne od x2. Czyli bierzemy takie x1 i x2, że x1 minus x2 jest różne od zera. I sprawdzamy, jakie będzie f od x1 minus f od x2. Mamy nadzieję, że to będzie różne od zera. F od x1, czyli do mojej funkcji w miejsce x wstawiam x1. Minus f od x2, czyli do mojej funkcji w miejsce x wstawiam x2. I pamiętam taki trik, że jak było odejmowanie dwóch pierwiastków, to się pojawiało dosyć często już na matematyce. W takiej sytuacji robimy taką sztuczkę. Przepisujemy x1 plus 1 minus pierwiastek x2 plus 1 razy to samo, tylko ze zmienionym znakiem, czyli x1 plus 1 plus pierwiastek x2 plus 1. No to pomnożyłam przez to, a ja nie chcę, żeby mi się zmienił mój ułamek, więc muszę też to podzielić, czyli muszę to przepisać na dole. Plus pierwiastek x2 plus 1. Po co to zrobiłam? Dlatego, że na górze mogę teraz skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. To jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli to pierwsze do kwadratu, to jest x1 plus 1, minus to drugie do kwadratu, x2. I teraz uwaga, plus 1 napiszę tak. I dopiero w kolejnym kroku zmienimy znaki. X1 plus 1 plus pierwiastek x2 plus 1. Tutaj mi się skrócą jedynki i zostanie mi x1 minus x2 przez pierwiastek z x1 plus 1 plus pierwiastek x2 plus 1. I zobaczcie, założyliśmy, że to jest różne od zera. Czyli mamy, że to jest różne od zera. A skoro tak, to udowodniliśmy, że dla x1 minus x2 różnego od zera, f od x1 minus f od x2 jest różne od zera, czyli funkcja jest różnowartościowa. Jest różnowartościowa.